Zahaczę o rzecz, o której nie wiedziałem, że zmieniacie lokum, będziecie mieszkać w innym miejscu. Skąd w ogóle taka decyzja? Bo stwierdziliśmy, że jednak bycie kierowcą dzieci to nie jest najlepszy zawód pod słońcem. Tak. Jest parę innych ciekawszych tak, zajęć. Tak, i nie tylko kierowcą dzieci, ale też i swoimi kierowcami, nie, bo musieliśmy... tak naprawdę właściwie dojazdy nasze zabijały nam pół dnia. Zabierały nam bardzo dużo czasu i kompletnie jakby przede wszystkim nie powodowały, że dziecko starsze samodzielnie funkcjonowało, tylko zawsze gdzieś tam było na nas skazane. I chyba też jesteśmy takimi dosyć otwartymi, żeby nie powiedzieć bardzo otwartymi ludźmi. Właściwie nie mamy problemu z zakumplowaniem się z każdym, kogo spotkamy nowego i tak dalej. I trochę ten dom taki stał się dla nas taką klatką złotą, nie? Tak trochę. No tak trochę było smutno. Daleko od innych. Nie, w ogóle tak było smutno i tak po prostu wyalienowaliśmy się. Nie wiemy, czy nasi przyszli sąsiedzi podzielają ten entuzjazm, natomiast... Nie, już... Ale już właśnie wiedzą, kto... Już wiemy, już poznaliśmy większość, już większość nas gdzieś tam zaprasza do siebie, więc myślę, że będzie fajnie. Boję się, że będę... nas bliżej nie poznali. Boję się tylko, że nie wiem, jak nasze życie, że tak powiem, bo nasze to życie towarzyskie w tej chwili go właściwie bardzo nie mamy, więc nie wiem, jak to będzie, czy to nasze życie towarzyskie nie skończy się jakimś totalnym dramatem, bo nam się przestanie chcieć pracować, nie? Ale... Znaczy, mnie się już nie chce, więc nie chcę za różnicę. Coś za coś. Na koniec jeszcze tylko zapytam, czy dużo was kosztowało, żeby znaleźć to miejsce, które ma być waszym wymarzonym? Bo czasy są takie, że wy mówicie, że finalizujecie już to swoje marzenie, ale pewnie początki to były hen miesiące i lata temu. Jesteśmy prawie 20 lat razem. Ile już było remontów? Kosztowało o nerwach. A nerwy, tak? Macie znaczy, też w ogóle... Kasę, wiesz, więc... Ja akurat... Nie pytałem ani o cenę właściwie, ani o nerwy, po prostu o logistykę tego przedsięwzięcia. Czy... To bardzo, bardzo dobre pytanie, bo jak wiadomo, są trzy takie decydujące i krytyczne momenty w życiu każdego związku. Zapalne, jak to się mówi? Punkty krytyczne. Punkty krytyczne. Jednym punktem krytycznym są przygotowania do ślubu, drugim przygotowania do narodzin dziecka, ewentualnie pierwsze miesiące po narodzinach dziecka, a trzecie to jest kwestia przeprowadzki, urządzania się i tak dalej. Jeśli chodzi o to, to w sumie to nie jest tak źle, biorąc pod uwagę między nami. Tak. Jeśli chodzi o sam remont. Tak. Jesteśmy tym cholernie zmęczeni, ale... Znaczy fakt, że siedzicie tutaj razem, to już jest naprawdę dużo. Nie? Teraz sobie to uświadomiłem, że w gruncie rzeczy nie idzie nam to tak źle. Chyba wiem nawet dlaczego. Bo? Bo zgadzam się na wszystko. Nie, dobra. I znowu dowcip. Nie, bo po tylu latach każdy zna swoją wartość i każdy wie, od czego jest, kto jest lepszy w jakim jakby rewirze. Każdy zna swoje miejsce. Każdy zna swoje miejsce i to jest podstawa. Znaczy, i prawda jest taka, oj dobra, nie dworuj, teraz ja na poważnie. Jest tak, że po prostu ja nie wcinam się w pewne techniczne aspekty. Dowbor stara się nie zwracać uwagi na aspekty artystyczne. A to w takim razie... No przecież to ty rozrysowałeś właściwie. To wszystko, ta prawda. A, tylko, a gdzie jest moja men's cave w takim razie? A gdzie jest moja siłownia? No to właśnie była moja men's cave. Za małe to mieszkanie wybraliście, jeżeli marzenia były większe. Może jednak musimy się pokłócić w kwestii tego, że jednak nie dogadaliśmy się. Znaczy, ale to ja też nie mam wszystkiego, co bym chciała, więc wiesz, wiecie, to może... Wiecie, czy... mam wrażenie, że jest jedna rzecz, w której się zgodzicie, bo też pewne rzeczy robi się dla dzieci. Wasze dzieciaki mają swoje miejsce i to też jest bardzo ważne. Tak. A może byśmy im zabrali ten jeden pokój, niech one mieszkają razem. W jednym, nie? Podzielimy go na pół, to będziesz miała trochę dla siebie, trochę ja dla siebie. To jest bardzo dobry pomysł. No to ustaliliśmy. Nie ma za co, ustaliliśmy, a państwa zapraszamy też do zakupienia papierowej. I wy tam pewnie jeszcze więcej smaczków. Dzięki wam, dobrego. Dziękuję. Dzięki. Dzięki bardzo. Dzięki.